Dobry wieczór. Pozdrawiamy Kujawy i Pomorze. Całe Pomorze. Jest z nami trzech wspaniałych deweloperów, ale też ogromna firma projektowo-wykonawcza. Muszę tutaj, jako mieszkaniec z Torunia, powiedzieć, że firma Lembut, Michał Lewandowski, buduje wspaniałe obiekty na Jarze, ale też wiernie mu wtóruje firma APRO. Marcin Murawski, prezes APRO Investment, ma, to jest w ogóle grupa, jest firma wykonawcza, jest deweloper. No, przewspaniałe obiekty w Toruniu, najpiękniejsze. No i jest tutaj nasz zacny osobowość. Kolega. Osobowość. Członek władz Izby Budownictwa z Wybrzeża, firma TB Invest. Wielki przyjaciel firmy Matbud. Tak, a ja muszę powiedzieć, im budowniczy Polski na całym świecie, ponieważ firma, już nie wiem, nie zliczę, ile ambasad dla sporo. RP aktualnie pobudowała. Jesteśmy w Kolumbii. Właśnie dzwonię do niego, mówię, Tomek, chciałem cię zaprosić na taki koncert, nie? I galę, nie? I mówię, pyta, no, jestem w Kolumbii. Telefon do pana Escobara. Ja mówię, na razie jeszcze nie, ale Jacku załatwię. Tomku, to może jesteś gościem tutaj, tak troszeczkę, bo jesteś to Pomorze najbardziej wysunięte z Trójmiasta. Ja powiem dwa słowa, tak? Bo Jacek jest tak naprawdę osobą, która mnie osobiście inspiruje, tak? A dla mnie w życiu inspiracja to tak naprawdę energia. A co daje energia? Jacku, energia daje siłę, a siła pcha nas do działania. Ty działasz, ty tworzysz piękne rzeczy, tak? Jednoczysz ludzi i za to chciałem ci bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Ta inspiracja, którą nam wszystkim przekazujesz, to jest coś, co dla mnie jest najważniejsze. Stop kamera, to jest kryptoreklama. Tomku, dziękuję ci z całego serca. Ja sobie tego nie życzę, chłopaki, bo miało być o was. Gdybyś mógł powiedzieć o tych największych obiektach, które wspaniale wznosisz. I wiecie, i wspaniały tenisista, i dużo żony Solorza i Tomka budują, i są strasznie charytatywni, ale myślę, że tutaj może teraz dwa zdania koledzy. To teraz moja kolej. Ja zgodzę się z tym, co pan powiedział, bo mamy przyjemność z Jackiem też już naście lat współpracować. W trudnych okolicznościach się poznaliśmy, jak przejmowaliśmy inwestycje, gdzie wykonawca nie podołał. I to nie było raz nawet, prawda? I za każdym razem udało nam się bez jakichś wielkich problemów porozumieć. Współpracujemy do dzisiaj. Ja też jestem zaszczycony tym, że tutaj miałem dzisiaj możliwość być, a poza tym, no, podziwiam cię za twój, za tą energię i za tą siłę. Nie ogarniam tego nawet momentami do końca. To, jak jednoczysz środowisko, to jak gdzieś tam nas wyciągasz z tych naszych budów i tak dalej, żebyśmy się spotykali, rozmawiali, także serdecznie ci chciałem za to podziękować. Dzięki. Tak powiedziałeś, ale słuchajcie, ja to zawsze mówię, nie? Linka plecionka, najgrubszy sznur. Naprawdę, ta linka plecionka, i my jesteśmy taką linką plecionką, doskonale się uzupełniamy, szanujemy. Właśnie, i pomagamy sobie. Tak. Michał, ty to działasz? Od 88? Oj nie, od 83 roku. 83, no, wspaniały no, to już troszeczkę... Ale od tak. Komunii? Od komunii? Nie, od komunii. Tak się złożyło, że akurat od 83 roku zacząłem. Nie? No, to co prawda robiliśmy inne roboty, nie? Głównie to jako podwykonawcy. Nie? No, od 87 roku zaczęliśmy się bawić deweloperkę. No i tak do dzisiaj... No, się w to bawimy, nie? Też budujemy inne obiekty użyteczności publicznej, nie? No tu dzięki Jackowi, jak mieliśmy trudną sytuację, to Jacek do nas wyciągnął rękę i tak cały czas tą rękę sobie podajemy, trzymamy się za tą rękę, nie? No i dobrze nam się razem współpracuje, nie? No, jesteśmy zadowoleni. Super. No, żeby tutaj widzowie nie zrozumieli, że my jesteśmy jakimiś cudotwórcami. Słuchajcie, prawda jest taka, że branża budowlana jest trudna i ciężka. A my się doskonale uzupełniamy i to jest piękne, nie? Że zobaczcie, jesteśmy razem, późna pora, Tomek, przyleciałeś prosto z Kijowa, tak, to prawda? Dzisiaj rano jeszcze w Kijowie byłem. No, 4 dni temu rozmawialiśmy, byłeś w Kolumbii, nie?
Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie, jest, jak ten czas leci, nie? Tak. A powiedz, co teraz ciekawego robisz, bo robisz ciekawe rzeczy, aktualnie, nie? W chwili obecnej jesteśmy w Portugalii, jesteśmy w Sofii, jesteśmy w Bogocie, tak? Jesteśmy w paru miejscach w Warszawie, jesteśmy w Gdyni. Musiałbym chyba telefon do dyrektora zarządzającego wykonać, bo tak nie... Trudno wszystko spamiętać. Nie wszystko wiem. Nie wszystko wiem, nie wszystko wiem, tak? Ale pracujemy intensywnie, tak? Tak jak powiedziałem, dla ciebie jeszcze też inspirujesz mnie z jednym takim, wiesz, ten, bo patrząc na ciebie, patrząc na wasze działania, patrząc na działania kolegów z branży, bo wiemy, że nasza branża jest trudna, tak? To jest co, na kiedy i za ile. Wydaje się bardzo proste, ale tak naprawdę terminy bardzo krótkie, za ile bardzo tanio, tak? A co? Często nie wiemy co, bo są takie zmiany, tak? Także branża jest bardzo trudna, ale patrząc na was, tak? Patrząc na ciebie, Jacku, tak przyszło mi do głowy też taka sentencja. Słuchajcie, nie pytaj jak żyć. Żyj tak, żeby inni ciebie pytali. I taka dedykacja jest dla was, panowie, w tej trudnej branży, gdzie nasze współdziałanie i wsparcie powoduje to, że no mamy właśnie takie spotkania. Marcin, to jest cudowne. Dzięki Tomku. Marcin, a co ty teraz ciekawego budujesz? Bo tak pochwal się trochę. No my tutaj i w Toruniu, i w Bydgoszczy, także tak jak siedzieliśmy przy stoliku, to w przerwach między utworami, a to tutaj budujemy, a to tam, wymieniliśmy sobie doświadczenia, no mieszkania po prostu, mieszkania, trochę obiektów usługowych i ja muszę to co zawsze, to tak. Co 5 lat temu, to co 10 lat temu i to pewnie co za kolejne 5 czy 10 lat, nie tak w takiej dużej skali, niestety tylko u nas, kujawsko-pomorskie, ale to się może z czasem... mam nadzieję, ja zmieni. Ja też tak myślałem, że ja tylko będę, wiesz, pomorski, kujawsko-pomorski, a później, wiesz, też... Cały świat, to, nie? A ja muszę... Jacek zadzwonił... Ale Kolumbia... Kolumbia, piękny kraj, nie? A ja muszę wam powiedzieć, że ostatnio spotkałem Marcina i będzie mi tak, coś takiego fajnego, co oddaję, co dzisiaj jest w budowlance, nie? Że najpiękniejsze lofty zbudowani koło 4 Liceum Ogólnokształcącego. I ja pamiętam, jak projekt się realizował, to każdy mówił, no nie wiem, może tutaj będę trochę niegrzeczny, ale każdy mówi tak, najwięcej kupią lekarze, nie? Bo kończyli 4 loft Torunią. Nie, i każdy mnie patrzy na tą swoją starą szkołę i boisko i kupi za każde pieniądze. A dzisiaj mi... Sentyment. Tak, sentyment. A dzisiaj mi Marcin mówi, wiesz, Jacek, dzisiaj ceny tak poszły, że te najpiękniejsze lofty, za którymi się wszyscy oglądają, to były taniej sprzedane niż obecnie taki średni standard, nie? Michał, ty budujesz fajne obiekty, nie? I to tak, to jest cena, znaczy, nie? No, budujemy budynki wielorodzinne w Toruniu, nawet dość dobrze to nam wychodzi, nie? I też zaczęliśmy budować w Bydgoszczy, nie? No, w Bydgoszczy chcemy zbudować 650 mieszkań, nie? Także no to już jest niemała inwestycja, nie? No, no to tak początki. Trzyletnia produkcja jednej firmy duże, nie? No tak, nie? No tak. 240, no, nie? No, to zależy... To jest duże wyzwanie, nie? No tak. Zależy, jaka będzie sprzedaż, czy będą materiały dostępne na rynku, nie? Bo z tym jest... I za ile. Czym, na kiedy i za ile, nie? Niby proste, nie? A jednak no, wymaga to naprawdę dużego wysiłku, tak? No i też brakuje rąk do pracy. Tak. Pewnie to wszyscy panowie potwierdzicie, nie? Ale tak naprawdę musimy pamiętać też, że budownictwo jest takim tworzeniem, nie? I to, co wy tworzycie, to pan powiedział, że zwykłe mieszkania, to nie są zwykłe mieszkania, tak? Bo to trzeba znaleźć miejsce, to trzeba mieć właśnie tą myśl przewodnią, także to, co my robimy, po nas zostaje, to jest coś, co tworzymy, także tak, odpowiedzialność i też satysfakcja, szczęście, taka radość, nie? Ja mogę powiedzieć, drodzy panowie, tak. Wszyscy wyjdziecie z tej gali z orłami. Tak? No orłów wręczyliśmy w branży deweloperom 6 czy 7. Tak się trochę pogubiłem. No to chyba najgorzej nie budujecie. Skoro na to Pomorze i na Kujawę macie 45%. Gratuluję. To jest piękny wynik. Szkoda, że ich nie mamy tutaj, ale może będzie okazja na dokręcenie, prawda? Wystarczy zagwizdać, przylecą. Przylecą. Tak. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Też dziękujemy. No fajnie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękujemy.